Jezu, jaka impreza w tym Nexusie. Szalone rozpoczęcie odcinka, widzowie. Znajdujemy się, drodzy widzowie, w nowym Nexusie. Takim nowym na niby, bo niestety ten Nexus już kiedyś był. Napiszcie w komentarzach, czy byliście w BSP, jak był ten Nexus. On był chyba bodajże rok temu, albo dwa lata temu, w wakacje też coś koło tego. Powinien być kolejny kraj. No zobaczymy, widzowie, dzisiaj sobie to wszystko sprawdzimy. Też sobie dzisiaj pokażę wam klucze i tajemnice w odcinku, także oglądajcie do końca. Zostaw łapkę w górę, drogi widzu, jak chcesz już wakacje od razu, to strzel łapkę do góry. W ogóle to jest ten członek plemienia tutaj, ale w ogóle on jest taki chyba mniejszy, bo mi się wydaje, że był on kiedyś większy. Chyba, że to jest ich wyspa? Chyba tak, bo w sumie to jest chyba ich wyspa z fabułek. Zobaczmy wiadomości i pohejtujmy po raz piąty Blockstar Planet, widzowie. Mamy nowe utwory muzyczne w sklepie. Tak, widzowie, jakbyśmy więcej muzyki nie potrzebowali, to mamy jeszcze kolejne 4 utwory. Widzowie, czy tylko ja mam gdzieś te utwory, jakby, no nie wiem po co oni to dodają. W sensie, no spoko, rozumiem, że jakaś tam dodatek, ale nie powinno być to traktowane jako normalna aktualizacja, bo to nic nie zmienia w tej grze praktycznie. No jest sobie, bo jest, ale czy ktoś tego używa tak na serio, to nie, bo na przykład ja aktualnie mam w ogóle dźwięki wyłączone. No także dla mnie to jest takie, no lipa, nie ma co gadać na ten temat. Ale mamy, widzowie, wyprzedaż VIP, okej, czyli VIP znowu kosztuje 190 zł, widzowie. Tak szczerze mówiąc, oni teraz robią te jakby promocje co 2-3 tygodnie tak naprawdę. Dosłownie co chwila coś jest. Nie warto w sumie kupować VIP bez promocji, ponieważ no za parę tygodni, za kilka będzie kolejna promocja. Także no chociaż to, że dzięki temu są teraz częściej promocje. No kiedyś VIP kosztował chyba 215 zł, a tutaj jest za 230 zł. A teraz właśnie po promocjach jest 190, także no całkiem spoko, chociaż ja i tak nie kupię VIP-a na rok, no bo niepotrzebny, mogę przeżyć bez VIP-a, jak widzicie, jakoś żyję i miewam się dobrze, także tak. Kolejna update, widzowie, muzyka ze świata, no wow, niesamowite. Nowa Zelandia, Kanada, Dania, Finlandia, Turcja, Irlandia oraz Polski, oba utwory, widzowie. I mamy właśnie ten sklep z pakietami. Napiszcie, widzowie, czy kupiliście jakikolwiek pakiet z ten taki, który był. Ja chyba nie. Albo tak, albo nie. Wy nie pamiętam. Fajnie, że Polska ma dwa utwory. No jest to całkiem okej, widzowie. A dlaczego myślę, że to jest okej? Ponieważ ostatnio było do kupienia motyw. Czego to był ten motyw? Jeden utwór muzyczny z danej trasy światowej i kosztowało to, widzowie, 13 zł. A teraz mamy 7 muzyk za 6 zł, także no jest to bardziej opłacalne, no. No dobra, może być, bo jedna muzyka za 12 zł to była w ogóle tragedia wtedy, jak oni to dodali. O, mamy kolejny członek plemienia, witam pana, no. Świat VIP, z tego co wiem, jest taki sam, jak był kiedyś rok temu. Chociaż ja chyba go w ogóle nie przechodziłem, w ogóle nie zbierałem go. Nie wiem, może nie miałem po prostu VIP-a wtedy. No ale teraz też nie mogę, bo nie mam VIP-a. No chyba, żebym kupił, 15 zł wydał. Chyba się to obejdzie. Kolejna, widzowie, wiadomość, do tej sobie przejdziemy za chwilę. Ale mamy, widzowie, dzień przeciwko cyberprzemocy. Taka informacja od Steli Guardii, że tutaj, wiecie, no, że wszyscy gracze tak naprawdę prawdziwe osoby. No dobra, dobra, no fajnie, że tam gadasz takie super rzeczy, no ale no szczerze, no nikt nie pytał akurat. Bądźmy szczerzy, nikogo to nie interesuje. Następne, Orany, witaj. Gdy badałem pradawne norweskie runy znalezione w górach, chyba namieszałem przez kosmicznymi chrononićmi. Okej, nie wiedziałem, że jest takie słowo, ale teraz już wiem. I ten temporalny katalizator wszedł w interakcję z moim automatem odbierającym, który... Słowo katalizator w BSP występuje co chyba każdą wiadomość z Ziggy Starbuck, tak mi się wydaje, dosłownie. Ciągle ona gada o jakimś mechanizmie, że coś się zepsuło, jakiś katalizator, nie wiem, naprawdę. Chociaż w sumie ona jest taką, wiecie, takim nerdzikiem, więc w sumie no, pasowałoby to do niej. Nieważne. No tak, przyniosłam nazwy przeszłość, wszystko naprawię. Czy te kryształy mogą się uspokoić? Dziękuję. Wszystko naprawię, ale to może potrwać tydzień albo dwa. Ups. No ups, no mega ups, no. Czyli Ziggy nas wzięła do świata, który był rok temu i cofnęła nas w przeszłość. I będziemy tutaj z tydzień albo nawet dwa tygodnie. To jest dla mnie tak głupie, nie wiem. Po co, na co? Na co to, po co? No ja nie wiem, no po co to? No i co? Za dwa tygodnie co będzie? Jaka trasa światowa? Nie wiem, jaki kraj w ogóle, widzowie, będzie kolejny. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to USA będzie, bo tak słyszałem, chyba że jakiś inny kraj, nie wiem, widzowie. Tragedia, nic nowego, widzowie, dosłownie, muzyka, słabo. Muzyka kolejna, no świetnie, dzięki, jakbyśmy więcej nie potrzebowali muzyki. 2 na 10, nie wiem, mam nadzieję, że w końcu będzie jakaś aktualizacja, którą ocenię
troszkę wyżej niż 2 na 10. Ale dobra, mamy, choć mamy widzowie coś fajnego do zabrania. A zgadnijcie co? Tajemnice, dokładnie, tajemnica chyba już... Nie wiem ile jest tajemnic, widzowie. Jak ktoś wie ile dokładnie było tajemnic w tej grze, to naprawdę będę w szoku, bo ja szczerze już nie wiem ile tych tajemnic było. To mam ten żółty klucz, widzowie, nie wiem nawet skąd. Serio, nawet nie wiem skąd ten klucz się wziął. Także dobra, mamy już pierwszy żółty kluczyk, ale no musimy wam go pokazać bardziej, bo nie wiem czy wy w ogóle zauważyliście gdzie go zdobyłem, bo właśnie tego. Tutaj był ten żółty kluczyk, okej, no czyli tutaj szedłem i tutaj właśnie jest ten żółty kluczyk. Chociaż nie przypominam sobie, żebym tutaj tak tego, chyba już skakałem po drzewie. No chyba coś było, widzowie, coś tutaj było, skakałem po drzewie i się tak udało. Także tak, mamy pierwszy kluczek za nami, żółty. A teraz lecimy sobie po czerwony, schodzimy sobie tutaj na dół do tego wulkanu. Wulkan, wielki, wielki, potężny wulkan, tak, tak, tak. Spadamy na dół, chociaż sobie moglibyście wejść sobie tutaj tym wejściem, ale w sumie nie wiem gdzie to jest, co to jest, nie wiem, ale lecimy tutaj. I tutaj mamy pod spodem czerwony kluczyk, lekko ukryty, ale nie jakoś tak bardzo, więc nie jest tak źle. A próbujmy stąd wyjść jakoś, a okej, czyli w tym miejscu też tak można, widzowie, tutaj gdzie jest członek plemienia, ten taki niebieski z tym zielonym kwiatkiem, no to nie jest kwiatek, to jest roślinka bardziej, no dobra. Dobra, widzowie, teraz lecimy na jakąś wodę, gdzie to jest dokładnie, to jest, czekajcie, wejdziemy sobie tu na górę na ten znowu cholerny wulkan, a to jest tutaj, gdzie jest ten taki dziwny port, nie wiem, jakiś taki, wiecie, otaczający ten most całą wyspę. Tutaj w ogóle mamy te bramy tutaj, które nam posłużą do zdobycia tamtej tajemnicy. Już mamy tak naprawdę już dwa klucze, zostały nam jeszcze ten ostatni. A ten ostatni jest gdzieś bodajże tutaj, gdzieś on, a tutaj, dobra, okej, bierzemy ten kluczyk fioletowy. Fioletowy kluczyk. A w ogóle, widzowie, miałem powiedzieć, widzowie, ważną informację. Na mojej karcie społeczności napisałem posta, że chciałbym od was poznać jakieś pomysły na odcinki z twarzą, ponieważ postanowiłem, że w wakacje postaram się zrobić więcej filmów z twarzą, ale chciałbym, żeby to były filmy takie, żeby wam się podobały. Także, jeżeli macie jakiś fajny pomysł, który chcielibyście u mnie na moim kanale zobaczyć, nie tylko z BSP, no, pomysł z BSP mile widziane, oczywiście, ale jak macie jakiś inny pomysł, nie wiem, jakiś lifestyle'owy, nie wiem, przykład test zagranicznych słodyczy, no to takie coś możecie też pisać i jeżeli jakiś pomysł wam się spodoba tutaj pod tym filmem z komentarzy, to zostawcie mu lajka, wtedy będę wiedział, że jakby większej ilości osób się ten pomysł podoba, a na przykład jak jakiś pomysł ma mało lajków, to znaczy, że po prostu ten pomysł jest taki, no, średnio najeżdża, tak? Lecimy, odbieramy sobie tajemniczkę. Bo ja mam tajemnicę swą. Bo ja mam tajemnicę swą. Mam nadzieję, że Steli się podobało. Wyłączam czy wyłączam, widzowie? Wyłączam się, widzowie, mówi chyba, tak? Jak źle mówię i robię z siebie głupka, no to robię z siebie głupka, ale chyba wyłączam. Wyłączam, tak. Cześć, Mikalo. I tutaj nailsy takie, widzowie, slejowate. Witaj, drogi użytkowniku, Lilcia x Lila 1. Dam ci uśmiecha, bo masz bardzo niezły skin, taki, no normalnie 10 na 10. Lepszy od mojego, zdecydowanie. Albo nie wiem, może konkurować z tym, bo wiecie, ten skin jest naprawdę rewelacyjny. Dobra, widzowie, dawno chyba nie było takiego eventu zadanego do znajomych. Także zrobimy sobie skinka. Damy ci jakiś skin, widzowie, stary, widzowie, co wy na to? Taki jakiś staroświecki skin. Dobra, ten może być od Nadi, użyjmy sobie go. Robimy sobie skina i właśnie pod tym skinem lajkujcie go, wbijcie go do topki i piszcie komentarze pod tym skinkiem, a ja dodam tak na przykład 10 osób do znajomych. No i tak, taka zabawa, bo dawno chyba takiego nie było evenciku. Poczekajcie, który to jest kolor? To jest ten kolor, a ja użyłem chyba złego koloru. Tak, zły kolor użyłem. Trzeba to zmienić. Tak chyba będzie całkiem w porządku. A może sobie jeszcze zaszalejemy i damy sobie broń, widzowie, bo użyjmy sobie tej broni, widzowie, za 100 level, bo w sumie jej rzadko kiedy używam, widzowie. Ktoś widział w ogóle mnie z tą bronią? No chyba nie. Zostaw lajka. Tak, mega, mega kreatywny tytuł. Ci co z filmu to będą wiedzieć, że chodzi tutaj o taki konkurs na dodanie do znajomych. Także zostawimy tutaj foteczkę. Wow, wielka fanka 1. No widzicie? Tu macie właśnie różnicę kolorów. Tu mamy taki mega jaskrawy niebieski, a tu mamy taki
taki bardziej pastelowy, coś w tym stylu. No, hejka tu Melanka i Wielka Fanka 1 i Mikal 26, no, rewelacja. Logo parkour, co to jest za parkour? Co ten parkour robi w topce? O co tu chodzi? Jakim cudem parkour, który ma 4 lata i zbudowany typem parkoura z 2018 roku, jest w topce? Nie wiem, ale świat VIP, o, zobaczmy. Co tu jest? Co tu jest, widzowie? Ej, w sumie fajna ta brąza 100 level, widzowie. Nawet nie taka zła. Ale tu potrzebuję czerwony klucz. A ja w sumie nie wiem, gdzie jest ten czerwony klucz. Chociaż w sumie może być u góry. Także pójdziemy i przekonamy się, czy jest. Czy jest tutaj kluczyk? Halo, halo, proszę państwa. O, o, tutaj, oj, tutaj może być. Może być. Albo nie, albo może. Oj, parkour tu jest. O, chyba coś tu będzie. Chyba coś tu może być. Może na samej górze, widzowie. O, pójdziemy do góry, hop, hop. I gdzie tu jest? Halo, halo, kluczyk czerwony. Chyba to był A. Okej, okay, lecimy tu w dół. Wow. I w dół, i teraz tutaj. Chyba. Halo. Aha, oskamowano mnie. Co to ma być? Albo... O, co jest? Łe. Co to jest? Czekam to. Kurde, dobra. Lewituje jakoś, ale to nieistotne. Lecimy dalej. O, nie, spadła. Spadła koleżanka. O, żyjemy. Dobra. O, kurde, daleki skok. O, albo niedaleki. Okej. Okay. Czerwony kluczyk mamy. Tam musi wrócić tu. Nie! No kurde. No jeszcze mnie kulka walnęła, no. Nikt mnie tutaj nie lubi chyba w tej grze już, naprawdę. Dobra, lecimy, widzowie. Parkour. Speedrun. Speedrunujemy. Okej, jestem. Jestem, teraz skok. Hop, jestem. Teraz musimy tutaj wrócić się. Teraz jak to zrobić, widzowie? Bo jakieś tutaj nie dałem rady tego. O, teraz dałem radę. Dobra, ja muszę się wrócić. Jezus. Ja to chcę przejść. Dobra, jestem. To próbujemy, widzowie, w takim wypadku. Dobra, tylko żeby głupio nie zginąć, bo mamy tutaj lekki przypał. Kulki, lecimy, lecimy, spadamy stąd. Co mam teraz zrobić? Jak mam to przejść? Halo? Chyba skoczyć. Dobra, po prostu skoczymy sobie tutaj. I skoczyć teraz nie wiem gdzie, ale pójdę tutaj i tu. Nie! No, no! Nie, myślałem, że tam się skoczyć da. No, ja myślałem, że tam się skoczyć da. A się nie udało. Aha. Jednak się z tym parkurem nie polubimy. Chciałem być miły, ale nie wyszło. Jak dotrwać do tego momentu odcinka, napisz w komentarzu George, a ja ci przypnę serduszko. Także pa, pa!